Witam ponownie na konferencji prasowej. Oddaję głos. Krótkie oświadczenie przewodniczącego klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej, Leszek Miller. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Na sobotniej konwencji zamierzam zgłosić swoją kandydaturę na przewodniczącego SLD. Uczynięto, bo nie zgadzam się na marginalizację czy likwidację partii, na zaprzepaszczenie dorobku milionów wyborców i sympatyków lewicy. Uważam, że najwyższy czas, aby zakończyć okres lęków i powyborczej bierności. Trzeba wziąć się do pracy i znowu mierzyć w najważniejsze cele. Trzeba wziąć się do pracy i udowodnić, że budujemy partię, która może być poważnym partnerem w dyskusjach z rządem i opozycją. Partii, która zajmuje się Polską, a nie wewnętrznymi wojenkami i sporami. Trzeba zająć się ludźmi, ich lękami i obawami. Lękiem przed obniżeniem poziomu życia, obawą przed utratą owoców dotychczasowej pracy. Już 2 miliony Polaków żyje w nędzy, a 6 jest na skraju ubóstwa. Przybywa ludzi wykluczonych i bezrobotnej młodzieży, której dyplomy są mniej warte niż papier, na którym je wydrukowano. Trzeba z odwagą patrzeć w przyszłość i nie obawiając się politycznych przeciwników, szukać politycznych sojuszników. Trzeba pracować dla ludzi i nie oczekiwać, że ludzie będą pracować dla nas. Zamierzam zmierzyć się z tymi wyzwaniami. Lewicowość dla mnie to sens mojego życia, a nie chwilowy pomysł na jakiś interes.